What do we do when we fail? We start over. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Guliasz, moi drodzy. Clean Pants Challenge, Layers of Fear. Kto dzisiaj wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji? Przekonajmy się, albowiem kolejna część kolejnej rundy rozpoczyna się teraz. Zakończyliśmy na tym, że łaziliśmy po domu, tak samo jak ostatnio. Chociaż bardziej błądziliśmy po pokoju z gramofonem. Moi drodzy, rozdział bodajże trzeci. Oczywiście znowu ciemno jak w nosie. Myślałem, że powiem w dupie, co? Halo no. Bez takich. Panie kochany. O, fortepian. Jego żona grała na fortepianie. Co to ma symbolizować? Że już nie chciała grać? Tutaj historia jest to powiedziana w taki sposób, że częściej trzeba się domyślać. Już stąd nie wyjdę. Czyli coś muszę zrobić z tym fortepianem. Częściej trzeba się domyślać. A niektóre bardzo istotne szczegóły, podejrzewam, można pominąć. Muzyka coraz bardziej po psycho kręcona. Coś tam było? A, światełko. Ja pierdzielę. Ja chyba będę grać przy zgaszonym świetle, bo nic nie widzę. Człowiek chce być uczciwy. Ustawić jasność tak, jak gra nakazuje. I co? Blokada twór. Dla kogoś takiego, dla kogo malowanie jest życiem, to może być naprawdę cios. Zaraz się odwrócę i coś na mnie wyskoczy, prawda? Nie. Aha. Ale teraz coś na mnie wyskoczy. Blokada twórcza. Błądzimy po ciemnym pokoju bez wyjścia. Kiedy nie wiemy, co dalej. Chcemy tworzyć, ale nie wiemy co. Czy teraz muszę się wrócić jeszcze raz? Coś tam stoi? Powieszona lalka. Wy chore cymbały. Czekaj. To nie jest cień dziecka. Zastanawiam się. Znowu widzimy martwe dziecko. Czyżby jednak nasz główny bohater nie mógł sobie poradzić ze śmiercią swojego pierworodnego? Dobra, mam klucz, ale gdzie są drzwi? Nic nie widzę! Tyle do umysłów. No dobra, ale... Guli, znowu będziesz błądzić, tak? Boże, jaki ciężki klimat. Nie sądziłem, ale przyznaję, że... Bardzo... O! Gro, co mi robisz z mózgiem? Proszę natychmiast przestać. No! Otwórz. No, nic nie ma. Ech, to wygląda jakby ktoś tu leżał, ale go nie było widać. Albo leżał przed chwilą. Ech, coś się złego musiało tu wydarzyć. 9 czerwca. Nie zapomnij. To już wiemy, że nie zapomnij. Chodzi o urodziny, o rocznicę.
To wygląda trochę jak walka naszego bohatera z własną obsesją. Jezus! Okej. Okay. Ciężki zawodnik. Powoli zaczął zauważać, że trochę go to wyniszcza. Jego i rodzinę. Czy dobrze wnioskuje? Znowu ten pokój zaś. Bo to trochę wygląda, jakby próbował trochę się ogarnąć. Zaznaczył sobie w kalendarzu jakąś ważną datę. A może to jest ważna data z tego powodu, że wydarzyła się jakaś tragedia. Kto wie? Idioci. Ślepi głupcy. Idioci. Prości, ślepi głupcy. Ignoranci. Ślepi głupcy. To jest jego obraz. Chyba mu się nie udało. To było za oknem. Czy coś na mnie wyskoczy z tego okna teraz? Dobra, chyba mam wyjść. Nie? W tej grze nigdy nie wiadomo, dokąd trzeba iść. Chyba, że leży wielka szklana buteleczka na środku pokoju, którą Gulli nie zauważył. Właśnie, może to też jest takie oczywiste jak ostatnio. Co? A nie, są drzwi. Do szafy. To nie. Coś tu. Nie widzę. Dzień dobry. Ja nie bardzo wiem, co mogę tu zrobić. Jeśli w ogóle. Coś tu leży ciekawego? Ślepi głupcy. Nie widzą sztuki, którą tworzę. Podejrzewam, że tak sobie myślał nasz bohater. Coś tu miałem. Zaraz, zaraz. A, szafę. A nie, to jest... O tak, szafę. Gulli, wygarnij. W szafie nic nie ma. Tu jest zawalone. Kolejna gablotka. Nie. Tu nic ciekawego nie ma. Czy mogę wyjść? Nie. O nie! Znowu utknę w jednym pokoju. A nie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Strasznie ciężka jest ta gra. Nie wiem, czy dotrwam do końca. I nagle zaraz pierdut! Tak na każdym rogu można się tego spodziewać. A mimo to dalej straszy. Czy coś tu jest ciekawego? Pokazanego? Nie. Chodźmy dalej. Kolejny etap... Szaleństwo naszego bohatera. Co się dzieje? A to telefon dzwoni. Chyba. No, kochani. Jeśli chodzi o straszenie, idzie wam to bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy ja mam chodzić w kółko. To pani do mnie mówi? Jak zacznę chodzić w drugą stronę? O! Ej! Tak, chciałem to odebrać, dzięki! Dzięki za nic. Może to jakiś ważny telefon? Wait a second! Co ja robię na dole? Co się dzieje?
Ja przed chwilą byłem na górze. Przynajmniej w tej grze nie da się zabłądzić, nie? Skoro nie ma wyjścia. O, o. Może jednak jest. Ohoho. Krew. Niespokojne wspomnienia. To bohater coś zrobił? Może śmierć dziecka wcale nie była zaraz po porodzie? Może to właśnie on? God damn it! Nawet nie zdążyłem się przyjrzeć, co to było. Dajcie mi chwilę. Dobra. Coś takiego zrobił. Chore wspomnienia. Tak, zrozumieliśmy. Coś zrobiłeś. Dobra. To jest... przed... tym czymś. Z tego, co wnioskuję. O, o, o. Flapping horror. Be quiet. Constantly flapping. Jedzą inne szczury? Ale tu była dorosła osoba. Okej. Czyżby... no, kolego. Czyżbyś zabił swoją żonę? W przypływie szaleństwa? Uff. Chyba tak. Odnoszę takie dziwne wrażenie. To wcale mu nie pomogło w jego obecnym stanie psychicznym. Mogło go tylko pogrążyć. Co się wydarzyło 9 czerwca? Hope is the mind killer. Nadzieja zabija rozum. A tego to już nie rozumiem. Co to miało znaczyć? Nie, w drugą stronę. Windy są takie fajne, prawda? Nie. Myślałem, że nagram dzisiaj 2 odcinki, ale już mam dość. Potrzebuję przerwy. Muszę przyznać, że ta gra jest o wiele lepsza niż taki Outlast. Albo Dead Space. Tu przynajmniej mi się amunicja nie kończy. Never forget. Dobra, ale... no, oczywiście nie widzę żadnych drzwi, bo jest ciemno! Szczury. Nie, nie zamykaj, to jedyne źródło światła! Dobrze. O, o, o. Okej, okej, okej. No idź stąd, cholerna piszczałko. Cóż to mamy? Bidet. Nie! To było źródełko. Okej, okay, moi drodzy. Czy mogę... co się stało? Łazienka, czy... o, w lustrze coś będzie. Come on! Znowu zwłoki dziecka. Dryfujące paskudztwo, zamykają kanalizację, futro w wodzie, nie dla mnie kąpiele. Zaczął mieć omamy! Chyba. Zaczął wszędzie widzieć szczury. Zamiast nietoperzy, widzi szczury. Przestał się kąpać, ponieważ tam są szczury. O właśnie. Szczury! Szczury! Wszędzie szczury!
Nie mogę. Nie mogę się mieć. Tam też na mnie czekają. Ej! Gryzące, piszczące paskudstwa. Muszę malować. Tak. Muszę malować. Cholerne szczury. Aaaa! Udziela mi się klimat tej gry. Zamknięte. I zamknięte. Okej. Dobra, dobra. Ha! No tego się nie spodziewałem. Znowu nie ma stwórcza? Ha! Ktoś zdenerwował murarza. God damn it! Wow. To nie jest romantyczny. Romantyczna kolacja. Znaczy, zaproszenie do romantycznej kolacji. Wiecie, o co mi chodzi. Jeszcze mnie nic nie goniło w tej grze, ale coś mi mówi, że to się bardzo szybko może zmienić. Światełko. W każdym razie, pewne jest, że dziecko nie przeżyło. W jakiś sposób pożegnało się z tym światem. Wow. Nie wiemy tylko w jaki sposób. Dokładnie. Czy było to z winy? Ale dudni coś. Jego żona grała na fortepianie, pamiętacie? W momencie, kiedy uderzyłem w fortepian, zatrzymał się zegar. Jego żona chyba umarła. Bo wiecie, czas się zatrzymał dla niej. Muzyka, która podrywa świeczki do lotu. I meble! Ej! Kiedy ona grała, wszystko wydawało się takie lekkie, takie proste. Słuchamy dalej, czy idziemy? Idziemy. Dobra, wchodzimy. Oczywiście nie idzie nam to za dobrze. Krz, krz. Aha. Dobra, i znowu w dół. Powiem wam, że ciekawa formuła, taki nie wiadomo skąd nadejdzie atak. Idziemy do jedynego oświetlonego miejsca w tym pomieszczeniu. Wszystko po to, żeby zaraz coś na mnie wyskoczyło. List? I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Mamy kolejny... Relikt? Nie wiem, jak to nazwać. Najpierw znaleźliśmy płat skóry, który posłużył za doskonałe płótno. Później zrobiliśmy słoiczek z krwią, którą bohater uznał, że będzie dobrym czerwonym barwnikiem. Teraz wziął kość, która według niego będzie świetnym podkładem. Kiedy chcesz stworzyć obraz doskonały, opanuj się! Mam wrażenie, że on wcale ani nie wyciął tej skóry sobie, ani sobie nie utoczył tej krwi, ani tym bardziej nie wyrwał sobie kości. Tylko uporządził swoją żonę.
tyle świetnych barwników, dobrych materiałów. Szkoda, żeby się zmarnowały! Prawda? Jezu! Guli! Spokój! Nie strasz widzów! Okej, czy teraz mogę wyjść? Mając kość! To oznacza, że ponownie pomalujemy sobie obraz. Kolejny fragment układanki. Tak jest. Czy ten pokój wygląda coraz gorzej? Tak trudno powiedzieć. Chyba stoi w miejscu. No właśnie. Mamy płat skóry. Krew. I teraz... Teraz dojdzie kość i wygląda na to, że czekają nas jeszcze trzy inne rzeczy. No właśnie. Szczury. Szczury! I ta proteza. A może ta kość i proteza są połączone? Może ktoś umyślnie sobie, na przykład nasz bohater, umyślnie sobie uciął nogę, żeby mieć kość. Dobra, kontynuujemy nasze malowidło, które przybiera coraz bardziej bezkształtną masę. Chociaż jakaś twarz się z tego zaczyna wyrysowywać. Na początku były wielbłądy. Nie, to wygląda coraz gorzej. Jakby nachlapał farbą i używał coraz większej ilości rozpuszczalnika. To chyba tak nie działa. Chyba, że robisz to dobrze. W każdym razie wygląda na to, że kolejny rozdział mamy... O, właśnie. O, właśnie. O tym mówiłem. Tak, to są wspomnienia. Czyli mamy przed sobą jeszcze trzy rozdziały, na to by wychodziło. Czyli połowa gry za nami. Tak można by przypuszczać. Tak czy inaczej... Zip. Na dzisiaj, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, patrząc jak guliasz weszcie niebo w głosy, niebo w głosy, że widzieliście mnie i fajnie mi było, że tutaj przyszliście. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, że poświęciliście swój czas i nerwy waszego kochanego guliasza. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na dzisiaj wystarczy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.